Hej siemaneczko, ja jestem Cedok i dzisiaj witam was w odcinku Drukmin z oceniania grafik. Na początku zostawcie łapeczkę w górę pod odcinkiem, subskrypcję na kanale oraz zapraszam was na mój drugi kanał, na którym ciągle streamuję. Codziennie są streamy prawie od 18 lub później, zależy od dnia. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj pooceniamy wasze grafiki, będzie ich kilka. Ja nie przedłużam, życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się i oglądajcie. Kto by chciał wysłać jakieś prace, to zapraszam na mojego Discorda. Macie również link w opisie. I oceniamy odtąd, czyli SMS, kiedy nagrywasz odcinek, o tym właśnie dzisiaj. Nie wiem, czy to jest banner template, czy sam to robiłeś, chociaż wydaje mi się, że bardziej template. Więc no tutaj nie będę oceniał zbytnio, ale jako banner jest mega ładny. Jeśli go sam robiłeś, no to szacun naprawdę. Tutaj nie mogę się do niczego doczepić. A jeśli to jest template, no to. Dobra, na szybko lecimy dalej, bo tutaj no naprawdę nie mam się do czego doczepić. Kleja. Kleja wysłał dwie prace. No to na pewno w tym awatarze za dużo jest efektów i te efekty są zbyt ich jest dużo na sobie po prostu. Czcionkę również bym wybrał inną i inny cień. Tak samo jakiś inny layer style bym wybrał lub po prostu zrobił w kolorze niebieskim, wyśrodkował to na środku. Czcionkę może dałbym inną, światełka i ewentualnie jakieś tam efekty, ale na pewno nie tak dużo ich. No i w sumie to tyle z tej pracy. Co do miniaturki, no to miniaturka, na pewno ta karta ma taką średnią jakość. Znalazłbym trochę lepszą, jeśli jest taka na internecie. Tutaj trochę ta krawędź biała, widać to jakby powiększy się miniaturkę. Trochę jakość tej miniaturki jest taka średnia, ale to sam wiem, bo też nie mam jakiejś mega jakości, jak na przykład robię zdjęcie dla siebie i wrzucam to później na YouTube'a z telefonu, bo nie mam aparatu, więc zbieramy na aparat. No i w sumie poza tym cień na te emotki, tak samo inny layer style, cienie typu jakiś czarny cień, no i kolor ewentualnie z tyłu tła, lepsza jakość tego i ten sunburst dałbym na całość i dał na niego nakładkę. Frenzy. Frenzy, mój przyjacielu, już cię oceniamy. No tutaj fajnie to wygląda, fajnie te napisy wyglądają naprawdę. Tutaj widać, że coś ci się ucięło. Poza tym na pewno bym dodał światełka, na pewno bym dodał social media, jakiś cień na tego render skina. Jak sam robiłeś, to też naprawdę szacun. Ja na przykład nie umiem, może kiedyś się nauczę, bo jestem takim leniuszkiem pod względem Cinema 4D. Ale poza tym tutaj naprawdę jest spoko, tylko to tło, na pewno bym coś z tyłem pokminił i dał tu cień. A napisy są fajnie zrobione, podoba mi się to. Także mówię, światełka i ewentualnie cień. I to tło bym trochę zmienił, w sensie bardziej przyciemnił i tak dalej. Hubercik wysłał dwie miniaturki. No są one podobne, to ocenimy tą wyżej. Powiem tak, napisy są ok, tylko bardziej bym je dał na środek i tutaj ten gradient trochę jest za mocny w porównaniu z tym. Zrobiłbym bardziej takie layer style podobne do siebie. Fajnie ta nakładka wygląda, to tło też jest spoko, tylko te światełka tutaj no średnio pasują na górze. I to takie, to białe na dole w sumie pasuje i tutaj wokół jakby, ale to czerwone na górze średnio naprawdę pasuje. Dodałbym na przykład Field Camera Raw, zmniejszyłbym te napisy. No i tak naprawdę, no to chyba tyle, bo z miniaturką, na której nie mamy twarzy, no nie musimy się co prawda aż tak męczyć, chyba że chcecie, to dodajecie efekty. Z mojej strony to tyle bym zmienił. Michał wysłał dwie prace. No to ocenimy tą drugą, bo no, są one mniej więcej podobne, ale tutaj też bym trochę zmienił, ale bardziej mi się podoba ta, dlatego to ocenimy. To mi się podoba, tylko pod względem tła, bo tło jest naprawdę spoko, fajny jest ten efekt takiego, nie wiem jak to nazwać, takiego, tych kolorów, nie pamiętam, takiego glitcha, coś takiego. Podoba mi się to, tylko jak mówię, ty mi chyba kiedyś wysłałeś ten banner, mówiłeś, że specjalnie dałeś te emotki, ale fajnie jakbyś to dał napis i trochę zmniejszył tego glitcha i na pewno tło bym coś zmienił z tłem. Jakby było przyciemnione, jakiś efekt glitcha, naprawdę byłoby spoko, a tak to trochę jest tutaj za dużo aż tych kolorów. Chociaż ja mówię, to jest moja opinia, wam się może coś innego podobać, więc tutaj zostawiam do waszego gustu to, ale na pewno bym coś z tym pokminił, a napis i te efekty glitchowe, te efekty z glitchem są ok. O, i tutaj powoli dochodzimy do Shadowa i Loxeya. Shadow.
Tu naprawdę baner starałeś się widać, naprawdę spoko wyszedł. Napisy są ok. Można by było tu dodać logo. Fajnie, fajne kształty zrobiłeś. To tło czarne, trochę może bym coś tam z tyłu dał, albo ewentualnie napis powiększył, poruszył. Ale naprawdę tutaj widać, że starałeś się i powiem ci szczerze, że kolory do siebie pasują, ładnie to wygląda. To białe to tak bym powiedział z mojej perspektywy średnio. Aczkolwiek wszystko to, te efekty pasują do siebie. Na nalepę bym dał trochę filtr Camera Raw i ewentualnie powiększył trochę te napisy z tyłu. A poza tym baner naprawdę jak na taki styl początkowy bardziej i taki prosty, bo nie jest on jakiś ciężki, to naprawdę fajnie wyszedł, podoba mi się. Kolejna praca Loxy w stylu Vastera. No jest tutaj baner podobny do baneru Kamila nalepy chyba, tak mi się wydaje. Tak, jest on podobny. No trochę się różni co prawda kolorami, ale na wzór był robiony. Na pewno te prostokąty powinny być trochę większe, bo tutaj wychodzi to ten napis poza nie. Jakieś takie dziwne tutaj są takie piksele, jakby nie wiem jak to nazwać, takie chropowate krawędzie, o. Tutaj trochę ten Discord i ten Instagram są źle zrobione. Kształt jest ok, tych prostokątów. Trochę jakbyś się jeszcze bardziej postarał, to może by ci wyszło naprawdę coś podobnego. Skin na pewno jest z internetu, dałbym na niego cień. I tutaj taką krawędź widać, jakbyś coś tam dodawał w tle jakiejś tej partikle, też bym dodał to na przykład na ekran. No i tak poza tym, no to jest ok, trochę trzeba to dopracować. Ok, teraz Punky, tak na szybko wysłałeś dwa banery, ocenimy tego. Jest on ok, nie mam się zbytnio do czego doczepić, ewentualnie to białe z tyłu średnio mi się podoba i ten layer style tak samo, tak średnio tu pasuje. Na pewno przyciemniłbym tło. Postacie są ok, zrobione to też jest ok, ewentualnie jakiś cień bym dał. Średnio pasuje ten kształt tutaj, ale to jest każdego inna opinia. No i w sumie nie mam się zbytnio do czego doczepić, jest ok, oprócz tych rzeczy według mnie. Tutaj ten baner, jak patrzę tak na szybko, jest ok zrobiony, tylko z tym napisem też bym coś pokminił, a te skiny, rendery i tak dalej są naprawdę ok. Hubercik, wysłałeś dwie prace, to jest ta chyba już jest po jakimś update'cie, bo widać, że jest trochę lepiej zrobiona. Aczkolwiek na pewno dałbym inny layer style, w sensie żółty jakiś blask wewnętrzny lub coś takiego i cień. Ponadto na przykład trochę bym przyciemnił tło i dał na przykład kolor tutaj niebieski, jakiś zielony, żółty też tu na przykład, no, żółty też tu pasuje. No i do miniaturki to wystarczyłoby. Kleja to już wysyłałeś. Co do tej miniaturki, no to na pewno tutaj byłoby dużo do poprawy, bo jest sam tekst i różne tutaj style i tak dalej trzeba by było pododawać. No i chyba ostatni baner, który dzisiaj ocenimy, to jest od Hubercika, Monga. No jest ten baner mega prosty, ale w swojej prostocie jest, no nie jest zły. Po prostu trzeba by było tu trochę pozmieniać i dodać różne social media efekty. Zmniejszyłbym ten sunburst. Napisy naprawdę spoko wyglądają. Jakieś cienie na tego skina, na tą kosę. I no trochę by trzeba było nad nim posiedzieć, dopracować, bo naprawdę jest potencjał. A jak na ten baner, no to jak na taką prostotę, no to jest naprawdę ok. I widzimy się już w sumie na zakończeniu, bo to była ostatnia praca w dzisiejszym odcinku. To jest taki szybki odcinek, jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, pod spodem taką jaką widzicie. Możecie zostawić również subskrypcję na tym kanale, aby przycisk zmienił się z czerwonego na szary i moglibyście zaznaczyć dzwoneczek, cieszyłbym się mega, mega ogromnie. Wpadajcie na mój drugi kanał, na którym robię codziennie streamy. Miłego dnia wam życzę, widzimy się za dwa dni w kolejnym odcinku, trzymajcie się, siema.